Także 6 maja na Jasnej Górze, proszę Państwa. I tak ten ksiądz Rydzyk dzieli, że młodzież, no ale to wszyscy chcą się do Boga modlić, a Bóg, jeżeli mówicie, że przez twoje ludzkie oczy się patrzy, to Bóg na młodość, starość nie patrzy się, tylko na duszę, no bo jeżeli sami mówicie, sobie sami ją wmówiliście, że dusza jest nieśmiertelna, no ja tego nie wymyśliłam, bo aż taka głupia nie jestem. No to jeżeli jest nieśmiertelna, to nie ma czasu. No, proszę bardzo, coś pro żydostwo, tak? Bo to jak to mówią, że internet nie orientuje się w czasie, internet nie zna Boga, internet nie zna czasu. A kto go wymyślił? A no właśnie. No, ale ludzie chętnie używają. No nie ja wymyśliłam internet, ale ludzie chętnie go używają i mówią, że internet pełni rolę służebną. I w banku, i wszędzie, wszędzie. Już tu nie będę wymieniać, bo to przecież nie ma sensu. Wszędzie, 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 wszędzie. Wszędzie są jego słudzy. Kogo? Szatana. Szatana diabła są to słudzy. Zapraszamy. No, proszę Państwa, wielkie święto Orange. Tutaj też parę lat temu nasz kanał El Mercedes zapowiadał i nasze radio Concita zapowiadało wielkie święto Orange, czyli tak zwanej pluskwy milenijnej Orange. A to balon nad Wisłą, tam gdzie jest most Syreny, na samym rogu nad Wisłą się wznosił, to za 40 zł mogłeś się wznieść i opaść. Ale fajnie, ale święto, ale zabawa, choć głupota, ale zabawa. Teraz z kolei LGBT w kinotece, no jeszcze dziś, ale to już końcówka. Do innych miast zapraszamy, do innych miast zapraszamy. Wielkie święto Orange, wielkie święto pluskwy milenijnej. Zapraszamy serdecznie. No tu Wrocław, no końcówki też źle program zrobiony, bo powinno być od do, ale w tym roku, tak jak starej babci w brewiarzu, od do nie ma tutaj, nie ma tak wyraźnie, nie ma wyraźnie, nie ma, trzeba się czytywać, proszę Państwa, i już. Także no, bardzo fajne, niektóre filmy są, które pokazują, że mordowali Niemcy, katowali. Straszne to było i pokazali dzieci żydowskie, no, inne, no, gołe, nagie, z siusiaczkami, proszę Państwa. No cały ten festiwal, co Państwo sobie tylko chcą. Ludzie sobie pławią się nie tyle w złocie i w srebrze, bo to aż takich bogatych na świecie ludzi nie ma, ale w zbytku. To jest taki swego rodzaju komunizm diabli, bo szatan i to wymyślił, żeby ludzie mogli żyć w zbytku, pławić się w głupocie swojej firmy Orange o 6 stycznej, to co Państwo wiecie, a inni, żeby byli odrzuceni, odchyleni, śpią tu w Warszawie na ławkach, proszę Państwa, na ławkach śpią. Bezdomni, im dobrze i nawet już nie chcą. Ten Wiesław Przybyłowicz, Twitter, co ja go tutaj przyjęłam, wzięłam. No to mówię, Wiesiu, nie nadajesz się do domu już, to po pierwsze. Po drugie, po trzecie, po czwarte, nie nadajesz się być sam. No bo tu mi burdel zrobił, wszystko powywalał. No i to piwo dębowe mocne za 2 złote, 7,2% jak za darmo pod mostem, to więc jak stał pod mostem, pod sklepem, kobieta mówiła, żeby tu nie stać z piwem, no to w domu sobie burdel zrobił, proszę Państwa. To chyba lepiej w domu, jak na ulicy, pod mostem. No to Wiesław Przybyłowicz tej głupiej babie Lidzie gadał, że on ma klucz, że on gazetkę czyta, że on ciasteczko je i kawką popija. No przecież tych 600 zł, to na pewno by mu nie starczyło, jak on tu jeszcze nam dopłacał. Te 150 zł, to jest tak, że ja nie chcę ani tych 150 zł, ani nic, ani żadnej zaliczki, ani nic, nie chcę. Także są ludzie, którzy mogą chodzić po tych bankietach wariackich, no najchętniej bezdomni, jak gdyby to byli, prawda? Bezdomni. I ten Przybyłowicz, i ten, i tamten się pcha. Ten Wojtek z Mądrzą jakąś babę znalazł, która mu obiady gotuje, to już tak nie leci na te wernisaże, tylko do niej do domu.
tam z nią trochę do łóżka i ona mu tam nagotuje żarcia, zadowolona. No taka babcia starsza, no, on przecież młodszy o 1/3. No nieważne, tak bywa przecież, tak bywa w życiu. Także wielkie święto Marty Dobosz, wielkie święto jej cipy, no bo proszę Państwa, w tym filmie o 16:30, co było we środę, proszę Państwa, no to ona się obnażyła. No to lepiej, proszę Państwa, kobiecie jak mężczyźnie, no ale mężczyzn też pokazali, bo tutaj powiedzieli, że to mężczyzn pokazywać nago to jest nieprzyzwoicie, no to pokazali, ale w obozie koncentracyjnym, no i żywych i umarłych, no bo to wiadomo, straszne, 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 proszę Państwa. I rzeczywiście tak porobione tutaj, burdel straszny, że można nie widzieć, o co chodzi. 16:30, to było 25 kwietnia, proszę Państwa. Raoul Wallenberg, Tragic Hero or Agent 103, to jest ten film. Także proszę Państwa, wielkie święto Marty Dobosz. I ona ciągle się tak, bo te katoliczki, one nie wierzyły, nie wiedziały, o co chodzi. Ja mówię, Martusia, na wernisażu, Martusia się miała tłumaczyć, że ona, proszę Państwa, śpiewała z gołą cipką Ave Maria. No nie mogły zrozumieć. No to ona się w tym filmie obnażyła całkowicie. Także widzicie Państwo. Radio Conchita.